Witam, ja jestem Kapelusznik, a oto powrót do omówienia rozdziału. To chyba tyle. Zostawcie suba, lajka, co tam chcecie i zaczynamy. W sumie to na tych nagraniach zawsze jestem jakiś dziwnie smutny albo zbyt poważny. Dzisiaj na wesoło spróbujemy czegoś nowego, tak? Piszcie, co o tym sądzicie. A więc rozdział 1054. Rozpoczynamy od Aramakiego, który wszedł w konfrontację z samurajami Odena i Shinobu. Samuraje od razu rozpoznają go jako członka Marin i wytwarza się walka. Green Bull zachowuje się dziwnie, podczas gdy gadał z Fujitorą, zachowywał się na luzaka, który lubi kobiety. Tutaj wygaduje rzeczy pokroju, że celestiale są dla niego bogami, żeby samurajowie znaleźli swoje miejsce w hierarchii oraz ten świat tak działa i wszystko podlega światowej szlachcie. A takie kraje jak Wano nie powinny istnieć i tak dalej. Wygląda na strasznie wkurzonego, niczym jakiś fanatyk. Niemniej poznajemy go owoc i jest nim Logia Lasu. Koncepcja jako tako bardzo ogólna. Zazwyczaj Logia odpowiadała jednej rzeczy jak ogień czy lawa. To może być po prostu lepsza wersja owocu innych logii, jak logia trawy, kwiatów czy drewna. Coś jak właśnie wcześniej wspomniane owoce Ace'a i Akainu. Gorsza i lepsza wersja owocu. Generalnie Zielony Admirał wbił, żeby dorwać Luffy'ego. I ja typuję, że załoga Gumiaka oraz reszta piratów ucieknie z Wano, żeby nie narażać kraju samurajów na jeszcze większy gniew światowego rządu. Widzimy zresztą na tym kadrze, że admirał przemienił się całkowicie w drzewo. Przypomina mi to formę Enela podczas pojedynku z Luffy'im. Czyżby przebudzenie Logii poza wpływem na otoczenie przemieniało użytkownika w formę natury, jaką posiada? Daje to niezwykłe pole do popisu wśród Logii. Ale wbija Yamato i uderza Green Bulla z królewskiego haki, co go powala i sam jest pod wielkim wrażeniem. Jednak warto zauważyć, że Aramaki nawet nie krwawi, gdzie królewskie raniło chociażby Kaido. Chłop jest ultra wytrzymały, bo nie widać także żadnych śladów po uderzeniu. No i tam Yamato jeszcze wspomina, że jest synem Kaido, co wywołuje szoku admirała i tak dalej. Na pole walki wbija Momonosuke i próbuje zaatakować tym samym laserem co Kaido. Niestety lub stety mu nie wychodzi. Zawiedziony Momo ostatecznie gryzie Aramakiego, ale to nic nie daje, jakby to powiedział Mariusz Pudzianowski. W międzyczasie Shogun mówi, iż nie pozwoli na ponowne zniewolenie swojego państwa. Sam admirał jest zdziwiony natomiast kolorem Shoguna. Stwierdził, że po raz pierwszy w życiu zobaczył różowego smoka. Przypomnijmy, że zabity smok przez Zoro oraz Luffy'ego na Punk Hazard był czerwony i miał numer 14. Być może Aramaki widział inne smoki Vegapunka z wcześniejszymi numerami, które mogły być właśnie czerwone. Momo zostaje unieruchomiony i mówi do Yamato, żeby się nie mieszała do walki. Nie znamy powodu, czemu tak powiedział, ale mam dwa przypuszczenia. Pierwszy to chce, by on i samurajowie sami poradzili sobie z zagrożeniem dla Wano. A Yamato jest już raczej piratem w załodze Luffy'ego. A druga to chce, by uciekła i zabrała ze sobą już z wyspy resztę piratów w celu ocalenia się przed admirałem. Pomijam kwestię, czy samurajowie plus piraci są w stanie pokonać Aramakiego, moim zdaniem jak najbardziej, ale przejdźmy do dalszych wydarzeń. I pojawia się pod Wano Shanks. Stary wrócił z mlekiem, prawda? No i ten Shanks wspomina, iż nie było go tutaj od pożegnania Odena. Mówi, że pewnie Momonosuke oraz Hiyori już pewnie dorośli. I dalej tam wysocy oficerowie Shanksa chcieliby spotkać już Luffy'ego. Jasop nie jest gotowy na spotkanie z synem. Lakiru ma podjarkę na wszystko. I jednogłośnie wszyscy stwierdzili, że Gumiak jest już kimś. Brawo! Jeden z załogantów Shanksa wspomina o Kidzie i jest szermierzem. Czyżby on pozbawił go ręki? No dobra, idziemy dalej. Mamy wspominki, jak Shanks ukradł owoc agentom rządu. Mamy nawet młodego Who is Who, mówiącego o tym owocu jako skarbie. Po reakcji Shanksa wnioskuje, że raczej nie wiedział, jak cenną rzecz rządowi podpierdala.
Reszta wspominek to po prostu przypomnienie sobie utraty ręki w obronie Luffy'ego. Tak. Widzimy potem niższych hierarchią załogantów Shanksa, którzy są zdziwieni, że wysocy oficerowie znają gumiaka. Rudy stwierdza, że to jeszcze nie czas oraz miejsce na spotkanie z nim i ma poważniejszy problem na głowie w postaci Bartolomeo, który podpalił jego flagę. Oj, Barto, zapędziłeś się za daleko. Następnie Rudy dosiada do Bena i pyta go, czy to nie czas, aby i oni włączyli się do gry o One Piece. Ten kadr z Shanksem jest mega zastanawiający, jemu nie ufam, a poza tym fajnie, iż respektuje Bena i liczy się z jego zdaniem. W końcu nie bez powodu jest jego prawą ręką. Przechodzimy do admirałów, a Kaino, Kizaru i nowy ważny Marine, Black Horse, analizują obecną sytuację. Co ciekawe, to kolejny marynarz nawiązujący do chińskiego kalendarza. Tym razem konia. W gruncie rzeczy to rozmawiają o Sabo. Zamordował niby króla Kobrę, dom światowej szlachty został przez to zaatakowany, Vivi zaginęła i Revo podpalili flagę rządu jako deklarację wojny oraz odbili Kumę podczas walki z Fujitorą i Aramaki. I teraz tak, nie widzę, by Kobra został zamordowany, bardziej wrobili w to Sabo, a rząd sprzątnął Kobrę, gdyż był dla Gorosei niewygodny. Vivi alba została porwana przez Ima lub uciekła razem z rewolucjonistami, przerażona śmiercią ojca. A Kuma pewnie został odbity przy pomocy Bunii, obecnej na miejscu. Chyba tak się jej wymawia jej imię, nie jestem pewien. No i tak to mniej więcej wyglądało, według mnie. Pada wszystkim też ciekawa kwestia, jeżeli ja ją dobrze zrozumiałem. Święty Carlos był ofiarą próby morderstwa, a Don Quixote Miosgard uchronił przestępców. Pewnie chodzi o sytuację z Reverie, gdzie Miosgard uratował Shirahoshi przed Carlosem. A Kainu pozostawił sprawę zarządcą Świętej Ziemi, tak o, bez refleksji, no mniejsza. Kizaru doszedł do wniosku, że Alabasta ze wcześniej wspomnianych powodów pogrąży się w chaosie, a co ważniejsze, przez całą sytuację Sabo w 8 królestwach z 20, które zakładały światowy rząd, dochodzi do buntów. Sabo został obwieszczony imperatorem ognia przez buntowników. Gratulacje dla niego. Jest dla nich niczym bóstwo. I dostajemy wielką pokazówkę na jego cześć. Mówią tam o światowej rewolucji. Zostaje wspomniany też Luffy jako osoba, która przełamała status quo w świecie piratów, co naturalnie dla nich czyni go ich sojusznikiem. Warto spostrzec logo Shimotsuki pośród wszystkich buntowników. A na koniec Akainu stwierdza, że został admirałem floty w najgorszym możliwym momencie. No co ty kurwa nie powiesz? Jednak chłop jest zdecydowany, by wszystko przezwyciężyć. No sorry, ale protagonistą mangi to ty nie jesteś. Decyduje się moim zdaniem na głupi ruch, by walczyć na wszystkie fronty. Od rewolucjonistów po piratów. Jestem ciekaw, jak bardzo jest pewny siebie, czy po prostu ma ukrytego asa w rękawie. Na przykład w postaci nowej śmiercionośnej broni, stworzonej z rąk doktora Vegapunka. Ten rozdział był kosmiczny. Z pewnością się pokaże kolejny odcinek spin-offu, bo na pewno coś pominąłem podczas produkcji tego filmu, więc piszcie, co pominąłem albo zasługuje na szersze omówienie w komentarzach. Zatem ja byłem Kapelutek, ocena tego rozdziału to mocne 9 na 10 i do zobaczenia w następnych materiałach. Taką mam nadzieję.